Reprezentacja Polski Kobiet jest już w Szczyrku, gdzie rozpoczyna zgrupowanie po niemal 3 miesiącach rozbratu z siatkówką. Siatkówką przez duże S, bowiem koronawirus sprawił, że nie można było prowadzić normalnych zajęć treningowych, ani tym bardziej rozgrywać meczów, uczestniczyć w rywalizacji. Panie doktorze, jaka jest procedura rozpoczynająca zgrupowanie? Dziewczyny przyjeżdżają w określonych godzinach, podzielone na grupy. Mają pobrany test wymazowy na koronawirusa. Wypełniają ankietę, udają się do pokoi, w których mieszkają pojedynczo. I do momentu otrzymania wyników, czyli liczymy, że to może być dzisiaj późno wieczorem, a przypuszczalnie jutro rano, do momentu otrzymania wyników izolują się w tych pokojach, czyli siedzą same, nie kontaktują się z nikim, posiłki mają dostarczane pod drzwi pokoi i w momencie, kiedy otrzymamy wyniki, wtedy możemy rozpocząć zgrupowanie i możemy się spotykać. To chyba pierwszy wynik, kiedy będziecie cieszyć się z negatywnego. Tak, znaczy prawie. Oby ten wynik negatywny był u wszystkich, rzeczywiście no są te dodatkowe, niepotrzebne emocje, no ale wiadomo, jest to procedura, bez której nie możemy zacząć tego zgrupowania. Musimy, myślę, tutaj bardzo rozsądnie postępować, dużą atencję wykazać, jeżeli chodzi o obciążenia. Myślę, że dziewczyny też są tego świadome. To nie jest jakieś nowum. Wszyscy wiemy, że trzeba po prostu w ten trening wejść jak najspokojniej po to, żeby w przyszłości było dobrze. Myślę, że musimy tutaj wykazać dużą elastyczność i reagować w zasadzie na to, co dziewczyny jak będą oddawały te obciążenia w treningu. Myślę, że no, czeka nas dużo rozmów, dużo wywiadów i reagowanie bardzo, bardzo indywidualne. Inaczej się po prostu nie da. Teraz miejmy tylko nadzieję, że wszystkie wyniki próbek pobranych od naszych zawodniczek okażą się negatywne i już niebawem nasze siatkarki będą mogły zająć się piłkami, zająć się siatkówką i tylko na tym się skupić. A więc czekamy na dalszy rozwój wypadków, na wyniki badań, a potem już wracamy do sali.